Witam na drugiej części konferencji prasowej z Bomerów pierwszej ligi mężczyzn. Miasto Szkła Krosno z Pruszku. Pruszku. Zwycięstwo drużyny gospodarzy 79-70. Witam trenera krośnieńskiej drużyny Rudzkowa Soje. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Witam również zawodnika krośnieńskiej drużyny Pawła Śpisa. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. No, komentarz może być tylko jeden. Bardzo się cieszymy z pierwszego zwycięstwa w sezonie. Mieliśmy dosyć ciężki tydzień i też ciężkim meczem go zakończyliśmy, ale dwa punkty zostają w Krośnie. Bardzo chciałem pogratulować przede wszystkim moim zawodnikom, że podjęli tą rękawicę i faktycznie zrealizowali plan, który mieliśmy do zrealizowania. I bardzo się z tego cieszę. Myślę, że oni też się bardzo cieszą. Jest to jakiś taki duży, myślę, krok, bo pierwsze zwycięstwo zawsze jest trudne i znaczące. I mam nadzieję, że będziemy teraz krok po kroku zbierać te zwycięstwa i dojdziemy tam, gdzie chcemy zajść. Coś do meczu? A propos, co się wydarzyło w spotkaniu? To pytanie mamy za chwilę, poprosimy jeszcze Pawła o komentarz. Paweł, tylko jakbyś miał mikrofon. A. No, mecz w bólach, ale najważniejsze, że wygrany, żeby po prostu ruszyć z kopyta, żeby poczuć tą pewność siebie i gdzieś tam u siebie jak najwięcej tych meczów wygrywać. Bardzo dużo pracy przed nami, nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli, no ale jakby najważniejsze jest zwycięstwo, żeby jednak te dwa punkty doliczyć do tabeli i iść dalej i się skupiać na kolejnym meczu. Piękny wsad na koniec. No, dziękuję bardzo. Pytania do trenera czy do Pawła? Trenerze, w tamtym meczu byście To jest ciężkie pytanie. Generalnie to jest piękno koszykówki i chyba tego, że wszyscy przychodzą się tym emocjonują. No. Ciężko powiedzieć. Ja bym chciał prowadzić od początku do końca i kontrolować cały mecz i mam nadzieję, że dzięki ciężkiej pracy właśnie w taki sposób będziemy wygrywać nasze spotkania. Ale też cieszy to, że gdzieś tam utrzymaliśmy tą zimną krew, zimne, chłodne głowy i dowieźliśmy do końca to zwycięstwo, bo takie mecze są zawsze bardzo trudne, nie? Tutaj niby jesteśmy stawiani w roli faworyta w takim spotkaniu, a prawda jest taka, że to jest bardzo niebezpieczny zespół z bardzo dobrymi zawodnikami. Dzisiaj widzieliśmy i rzuty z połowy i różne inne ciekawostki, dużo pięknych wsadów, więc bardzo się cieszymy ze zwycięstwa na pewno. Właśnie pan poprzedni mecz podkreślał, że nerwowo żeście zagrali, rzeczywiście w tej pierwszej i drugiej kwarcie było to widać. No dzisiaj odwrotnie ten spokój był widoczny, no i też te równe punkty mniej więcej wszystkich zawodników, czyli pokonaliście te pierwsze mecze. No to tak jak tydzień temu rozmawialiśmy, że każdy mecz będzie nas czegoś nowego uczył, no i w tym tygodniu uczuliliśmy, że tak to może wszystko wyglądać, zespół, i przygotowaliśmy na to, jak będzie początek meczu wyglądał. I też byliśmy już skoncentrowani, wiedzieliśmy, z czym to się je i na pewno głupio popełniać te same błędy dwa razy, bo wtedy znaczyło, że nic się nie uczymy, a tutaj coś się nauczyliśmy i to dało nam dwa punkty. Ryba miał dwóch liderów, Suliński i Wodyk, ciężko ich było utrzymać, to może było zawodnika pytanie. Pewnie. No jakby ja najbardziej się wypowiem o Sulińskim, bo jednak no pierwsze rzuty gdzieś tam pozwoliliśmy mu się trochę otworzyć, gdzieś tam głupio zasypialiśmy na pewnych akcjach i dostał parę otwartych rzutów, no a jednak wiemy, że jest to gracz klasowy i jak się da mu tych pierwszych parę otwartych pozycji, to już potem bardzo ciężko go zatrzymać, no i później już naprawdę czasem już myślałem, że aż głupio, że nie było gwizdka przy tych niektórych jego rzutach, bo wpadaliśmy czasem w niego, już kliliśmy bardzo mocno, staraliśmy się cokolwiek zrobić już naprawdę na granicy faulu i nie mogliśmy go dalej zatrzymać. No najważniejsze, że jednak dowieźliśmy to do końca. Ja dziękuję.